Jeden z 20 autobusów kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego przyjechał do Głogowa. Nie wysiadł z niego kandydat Platformy Obywatelskiej, ale lokalni politycy i samorządowcy. W tym autobusie najważniejsi są wolontariusze. Ile już kilometrów przejechałeś? No, na pewno to już są w tysiące. Ja dzisiaj rozpocząłem swój pierwszy wyjazd od Bolesławca. Byłem dzisiaj w Legnicy, w Chojnowie. Następnie udaliśmy się do Lubina, Polkowic i jesteśmy tutaj dzisiaj w Głogowie. Naszym zadaniem jest objechanie całego Dolnego Śląska, wszystkie miasta, stolice powiatów, gdzie tylko możemy, zatrzymujemy się i promujemy naszego kandydata. Robimy akcje, rozkładamy puzzle, na których jest wypisany cały program w skrócie Platformy Obywatelskiej. Chodzimy z flagami, rozdajemy ulotki, długopisy. Oklejony autobus PO nie okazał się naszpikowanym elektroniką centrum dowodzenia, ale jak nam powiedzieli nim podróżujący, wzbudza zainteresowanie. Taki autobus mimo wszystko wzbudza niesamowite wrażenia wśród mieszkańców, czy to miejscowości Głogów, czy Legnica, czy Polkowice. Jesteśmy mile witani, rozmawiamy ogólnie z ludźmi i na tym to wszystko polega. No jest to nowatorski sposób, myślę, że bardzo fajny. Obserwowałam ludzi przejeżdżających obok naszego autobusu. Wszyscy zwracali uwagę i myślę, że bardzo ich zainteresowała ta forma. Myślę, że na pewno sprawdzi się. Promujący Komorowskiego, choć w takich koszulkach, zachęcali nie tylko do głosowania na Bronka. Przede wszystkim do tego, żeby na wybory poszli. No i oczywiście chcemy zapoznać ich, przypomnieć im naszego kandydata. Jeśli do wyborców nie przemawia to hasło, to już powinno.